Witajcie Biblia na każdy dzień, kolejny fragment Ewangelia według świętego Jana, 19 rozdział, wersety od 38 do 42. Najpierw przeczytam potem zaś Józef Zarymatei, który z obawy przed Żydami potajemnie był uczniem Jezusa, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. I Piłat pozwolił, poszedł więc i zabrał jego ciało. Przyszedł też Nikodem, który poprzednio przyszedł do Jezusa nocą i przyniósł około stu litrów mieszaniny mirry i aloesu. Wzięli więc ciało Jezusa i owinęli je w płótna wraz z wonnościami, zgodnie z żydowskim zwyczajem grzebania umarłych. W miejscu zaś, gdzie został ukrzyżowany był ogród, a w ogrodzie nowy grobowiec, w którym nikt jeszcze nie był złożony. Tam zatem, ze względu na żydowski dzień przygotowania, gdyż blisko był grobowiec, położyli Jezusa. I cały czas czytamy i omawiamy fragment, który dla chrześcijan jest szczególnie bolesny, kiedy doświadczamy tego, jak Jezus Chrystus jest zabity przez ludzi nie przez Żydów, nie przez Rzymian, ale przez nas, przez ludzi. Przyszedł czynić dobrze wszystkim, ale jednak my zabiliśmy go. Mówię my, ponieważ każdy z nas grzeszył setki, tysiące razy. I tak naprawdę nie wiemy, jak byśmy się zachowali, gdybyśmy tam byli. Często lubimy sobie wyobrażać siebie w, w takich sytuacjach, jako ludzi opowiadających się po stronie dobra. Ale tak naprawdę to nie wiemy, czy gdybyśmy tam byli, nie krzyczelibyśmy ukrzyżuj. Ale to, co mówiłem wczoraj, śmierć Jezusa na krzyżu jest faktem. I tu mamy kontynuację tego po śmierci zostaje złożony w grobie. Co ciekawe, mamy tutaj dwie osoby. Józef Zarymatei i Nikodem. Nikodem, który, jak tutaj autor Jan, apostoł, przywołuje, przyszedł niegdyś do Jezusa nocą. Trzeci rozdział Ewangelii według świętego Jana, rozdział, który mówi o nowozrodzeniu, to rozdział, kiedy Nikodem właśnie rozmawia, rozmawia z Panem Jezusem. To wielka tajemnica, że wśród tych Żydów, wśród Sanhedrynu. 72 mężczyzn, którzy podjęli decyzję, aby zabić Jezusa, byli także, można by powiedzieć, chyba jego uczniowie. Ludzie, którzy nie zgadzali się na to zło, a wierzyli, że Jezus jest tym, za kogo się podawał. Tak samo i dzisiaj myślę, że nie powinniśmy oceniać ludzi przez pryzmat Należności do jakiejś organizacji, czy przez pryzmat, no właśnie, jakichś etykietek, że tam na pewno są wszyscy ludzie źli, w takiej organizacji są źli, w takiej organizacji są na pewno niezbawieni, a z drugiej strony w takiej organizacji są na pewno zbawieni. Zbawienie nie zależy od uczestnictwa w jakiejś organizacji. Ludzie zbawieni przez Boga mogą być nawet w najdziwniejszych miejscach. Bo Bóg zbawia, gdzie chce, jak chce. Bo Bóg zbawia, kogo sam chce. Dlatego jest to bardzo ważne, abyśmy wy, próbując jakby czasem coś udowodnić, albo czasami nie wiem, kogoś przekonać do czegoś, nie generalizowali. To bardzo częste. I bardzo duży błąd, kiedy nazywamy wszystkich ludzi według jakichś naszych etykietek. Mamy w sobie coś takiego, że próbujemy ludzi segregować, przy, przyklejać im etykietki: ten ma takie poglądy, to jest taki, a ten ma inne, to jest inny. Bądźmy ostrożni. Czytając Słowo Boże, nie mamy prawa do takiej postawy. Powinniśmy rozmawiać z każdym. Aby poznać Jego poglądy, rozmawiać w miłości, w szacunku i być może nawet wspólnie szukać prawdy. Dlatego jest zachęta Pana Jezusa: idźcie na cały świat i głoszcie Ewangelię czyńcie uczniami, wszystkie narody. Czyńcie uczniami to nie tylko dyskusje na temat poglądów, ale to przede wszystkim życie takie, do jakiego zachęca nas, do jakiego, można powiedzieć, zmusza nas Bóg. Kiedy nas odradza, Bóg wyrywa nas ze śmierci grzechu, daje nam nowe serce i zaczynamy żyć zupełnie nowym życiem. Czy tego doświadczyłeś? Doświadczyłaś, nie wiem, ale zachęcam, wołaj do Boga i pamiętaj, bo czasami niektórzy ludzie mają tendencję do mówienia, ja zostałem zbawiony wtedy, wtedy, wtedy. Bo coś się wydarzyło. Tak naprawdę nasze zbawienie powinniśmy ocenić dzisiaj. Czy ja żyję dzisiaj, tak jak tego wymaga ode mnie Jezus Chrystus? Nie, czy ja pięć lat temu, dziesięć, dwadzieścia coś przeżyłem z Bogiem? Ale jak żyję dzisiaj? Zachęcam, popatrz na swoje życie, <laughs> zbadaj to.